z dwóch takich zestawów, co było w Cartoon Network Special, to spełniłem swoje marzenie i zrobiłem w końcu legowy czołg. Ciężko było to wymyślić i opracować, bo nie mam w ogóle doświadczenia z gąsienicami, ale udało mi się wymyśleć, jak to zrobić, jak to rozwiązać. Jeździ, jest wszystko fajnie. Tak jest, powiedzmy, w trybie transportowym. Tak jest tryb transportowy. Tak jest w trybie ataku. Rozchyla się to. Teoretycznie to idzie tak, żeby było tu na wprost. I tutaj działko od tyłu się pojawia. Dzięki temu działko ma tutaj miejsce, żeby strzelać. I strzela tak, to jest, powiedzmy, że to generator osłony. Tam zasilanie, tutaj strzelanie. Tak to wygląda. W trybie walki. Będę teraz próbował zrobić jeszcze z jednym działem, nie wiem, czy mi tak wyjdzie. Z jednym centralnym działem, nie wiem, czy mi to wyjdzie, bo za dużo klocków nie mogę użyć. Pokażę, ogólnie rozbiorę trochę ten. Pokażę, jak to jest zrobione. Tak w ogóle, tak to od góry wygląda. Tak od spodu. I to, żeby zrobić te gąsienice, żeby na odpowiednie się trzymały i nie wadziły, to było dość trudne do zrobienia. Tak to wygląda od środka. Jest po prostu napchane tych elementów tam, żeby jakoś się to utrzymało. Podwozie tak działa. Gitara. Broń w ten sposób. Tak dokładnie nagrywam, bo może kiedyś będę chciał otworzyć.